Ponoć najbardziej śmierdzący owoc, a ja go lubię. Dobra, i po czasie mamy to. Na szczęście psy tego nie lubią. Choć Lejla kiwa ogonem. Dobra, to można żryć. A później będzie ryba. Dobra, ja dwa zjadłem. Lubię ten owoc, ale to jest wysokokaloryczny, wystarczy. Srejlie kroi ginger, czyli ginger. Zawsze zapominam, jak to jest po polsku, pod tą rybkę. Ginger in Polish, how to say? Ginger in Polish. Chinese is jian. A to jest imbir, proszę Państwa. Wiem. Zobaczcie, jak młody sprząta. Myje dzisiaj wszystko, a ja szukam Lejli, bo Stefan je. A gdzie Lejla? Trzeba krzyknąć, chodź, masz. To przybiegnie. Tu trzeba ją gdzieś namierzyć. Chodź, masz! Masz! Masz? 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 Chodź, masz. Chodź, masz. Masz. Ja już wie, że na kuchni już robię. Stefan wszystko zjada, a ty? Tutaj przygotowuję grzybki. Na te grzybki po chińsku się mówi minkiędzien, a to znaczy jutro się spotkamy. Bo niektórzy ludzie ich nie trawią i po prostu wydalają w takiej postaci, jakie zjedli. Psy jedzą, a ja idę kupić witaminę C, żeby była w takim oplocie, żebym Lejli normalnie do gardła wrzucał po zżarciu tego, żeby miała witaminę C. Dużo witaminy C ją nakarmi. Słuchajcie, mamy coś takiego za 7,5 dolara, cały punkt medyczny, można przyjść na... Ja sobie muszę przyjść tu na kroplówkę, tylko nie chce mi się nigdy przyjść leżeć, no bo trzeba leżeć, chociaż niby można zabrać tą kroplówkę. Ale fajnie, że mamy taki punkt tutaj. Także takie dwie 500 dla niej codziennie muszą pójść przy tej chemioterapii. Kogo my tu mamy? A ja pan dla ciebie kupił. Chodź, ci pan zapoda. Ja jej do gardła bezpośrednio wrzucam po łyka i pelerię. Się pieszcie, się dostała do gardła, raz wypluła, później rzuciłem, pys zamknąłem i zjadła całą 500. Stefan, też dostaniesz. Pan też sobie weźmie. No dobra, ale co z tymi grzybkami? One na surowo będą? Is not, not cook? A, okej, you make your way. Dobra, nieważne. Ważne, że zobaczcie, co się dzieje tutaj. Coś pięknego. Po chińsku. No, pan zjadł dwie. Kiedy się chłopaki ze mnie śmiali, że wódką przepijałem witaminę C, czymkolwiek, nie? Co, ale ja chcesz jeszcze jedną? No, dał ci pan. Pan ci kupił po prostu medycynę. No i Stefanowi też podałem. Profilaktycznie. No. Chcesz jeszcze jedną? Jo, trosasz. 500. 1000 możesz brać spokojnie dziennie. Pan może więcej. Bo pan jest gruby i wielki. Jak pan. Jak na pana przystało. Zapraszam na ten mój drugi kanał o kradzieży psów nagrywałem. Zobaczcie, Lejla przyszła do pana. To jest nie do ruszenia. No. Tak? Jesteś nie do ruszenia. No, są kradzieże. Zobaczcie mój drugi kanał, Maham TV. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawie to wszystko przedstawiłem. Ogólnie o opiece nad zwierzętami. Co tam pani robi? Rybkę przygotowuje. Pewnie się załapiecie troszkę. Idziemy na kuchnię zobaczyć update. Aha, ryba już jest tu. A, imbir jest tu. Dobra, w sobie z
Australię przygotowuje tutaj pani i będziemy tutaj jedli. I rybka weszła, proszę Państwa. To jest ta oto chwila. Proszę zobaczyć. Wow, robi wrażenie. Oczywiście do ryby białe wino. Australia otwiera. No i białe wino otwarte, bo do ryby białe wino. Polecam. Dobrze schłodzone. I tak wygląda nasza bądź co bądź romantyczna kolacja. Nie, Leda. Zobaczcie, jakie oko mam, nie? Prawie jak krawiec. To jest nasza romantyczna kolacja. Zobaczcie, jak ładnie skwierczy jeszcze nasza rybka. Troszkę wina. Na zdrowie, bardzo dziękuję. Co? A. Nie bierzesz udziału, iść tam do Freglesa. Fregles nowy będzie miał ten, no, Stefan. A jak to się je? A je się to tak, proszę Państwa. Pałeczkami się tutaj między ośćmi wybiera kawałek. O. Tak, na przykład. W sosik. I do paszczy. Tego już wam nie nagram. A teraz sobie rybkę obróciliśmy na drugą stronę tymi chwytakami. No tak więc stąd już można brać całkowicie dorodne kawałki, a tam się będzie jeszcze nam dorabiać. Także zdróweczko, Australia. Thank you. Very tasty. I zobaczcie. No i dojadamy, słuchajcie, proszę Państwa. A ja na wieczór jeszcze odlewałem kwiaty, to Lejle przeleciałem wężem. A tu akcje robią strasznie. I cały czas. Słuchajcie, witam dnia kolejnego. No, pora deszczowa, a nie pada, ale za to wieje wiatr od Tater, czyli jest bardzo wiecznie dzisiaj, a może i będzie padać. I wypadałoby, żeby popadało. Wszystko się rymuje. Słuchajcie, na ten drugi kanał robię materiał też o zwierzętach w Azji, o tym, jak w Wietnamie szczególnie tam kradną zwierzaki i tak dalej. Więc im więcej informacji zbieram, tym bardziej się boję o nasze zwierzaki. I jak gdzieś poszły i nie ma ich, nie wiem, z 20 minut, pół godziny pod okiem, to muszę jechać na objazd i sprawdzić, nie? Słuchajcie, jak wam na tym drugim kanale, już chyba ten materiał jest, jak zobaczycie, to jest szok, nie? Jak złodzieje potrafią moment w biegu, nie muszą nawet z motorka schodzić, w biegu mają takie lassa, zaciągają i po psie. I sprzedają, nie? Na mięcho. Oczywiście jest to nielegalne i... No nawet ludzie, jak złapią takich złodziei, to też jest samosądy. I w drugą stronę, tamci też potrafią się bronić. No, pokażę wam to wszystko na tym drugim kanale, jest już odcinek. A ja jadę sprawdzić, gdzie te nasze urządują. No, przyjechałem tutaj, zatrąbiłem i ta z krzaków wyleciała. No i są. Dobra, dziś dla psów wołowina. Słuchajcie, przyjechał węgiel drzewny, ja nie wiem, my mamy jeszcze. Zobaczcie, tak wożą węgiel drzewny do sąsiada. A my się zawsze podpinamy, bo tu dobra hurtowa cena jest. Ale u nas jeszcze tego węgla jest. Wystarczy, nie ma gdzie, że tak powiem, trzymać. Żarcie dla psów zrobione, muszę je wywołać. Zresztą jak przyjdzie deszcz, to same wrócą. Mówię wam, jeżdżę i patrzę, szukam, sprawdzam, bo im więcej do tego materiału mojego informacji zbieram o Azji, o tym, o psach i tak dalej, o tym, jak je wyłapują, to się coraz bardziej boję o nasze.
A jeszcze dzieciaki chodzą, wiecie, jakimś kamieniem rzuci i tak dalej, bo to też tutaj takie mają, wiecie, takie przyzwyczajenia. Słuchajcie, przyszli goście, mamy zamówienie barszcz i pierogi. Dobra, pierożki, to znaczy barszcz zrobiony, jest śmietana do tego. I podajemy nasze pierogi. Gdzie baby sobie robią tego, no drinki czy coś tam, ja nad tym nie panuję. Nie? Szafa sama gra, no. Szafa sama gra. Szafa gra, komoda tańczy. No, komoda gra, tańczy. Co to było? Helikopter. Why not for us, only for girl? Only for girl, not for us. Yeah, okay. Słuchajcie, mamy na zamówienie dwie pizze i trzeba je zrobić. Jedna jest normalna, a jedna jest tylko wegetariańska. Pierwsza pizza wchodzi do piekła. Wegetariańska. Dobra. A drugą tworzymy. Tak wchodzi nasza wegetariańska. Myślę, że okej. Okay.